Let's go. Witam, tutaj Libiś, to jest pierwszy odcinek z nowej serii, która nazywa się... Sami widzieliście. No. Nie, tak się nie nazywa, ale widzieliście. Survival według Ender Blue 1.7.10. Bo już taki survival miałem. Survival według Ender Blue. Tylko, że to było na 1.2.5. A to jest na 1.7.10. I tam to było również na modach, to jest również na modach. Także to mógłbym nazwać taki drugi sezon. Dobra, nazwę to Survival według Ender Blue 2. Trochę to potrwa. To może ja sobie pogram. Na keyboardzie. Dobra. Muzyczka leci, fajnie. Mamy małą, ładną górkę, wioskę koło siebie. Magical Forest. Bardzo mi się podoba to, jak tu się wygenerował świat. Tylko nie chciałbym zdechnąć na stars. Dobra, mody jakie tutaj? Nie będę zmieniał modów. Zresztą sami widzicie, co tu jest. Towncraft widzicie, Bions of Plenty widzieliście, widzicie, że jest Dual Hotbar. Że jest mapa, Journey Map bodajże. A, to jest Journey Map. Widzicie, że tu jest Tainted Land. Kunia Olek. Chyba, że to nie jest Tainted Land. Nie, to jest Ominous Woods. To dobrze, że to nie jest Tainted Land. Dobra. Uratowało to swoją sytuację. Może wgram jeszcze Dartcrafta, chociaż nie pamiętam, co on robi. Kiedyś miałem Dartcrafta. Jeszcze mogę wgrać parę modów. To jest ta paczka modów, którą widzieliście na Random Playu. O ile mnie oglądacie. O ile oglądacie Random Play również. Jakby co to jest? Playlista Random Play przecież. Ja na kanale staram się, żeby wszystko było uporządkowane. Jeszcze mu Fluids mogę wgrać. Z My Factory Reloaded nie idzie mi wgranie, także nie wgrałem. Jeszcze będę próbował kiedyś, ale mi nie idzie. Na hardzie będziemy grać, bo tak mi się podoba, gdzie jest krowa. Dobra. Jak widzicie, jest również Tinker's Construct i Open Blocks. Jakby ktoś nie rozpoznawał. Może ktoś nie zna się na modach. Tu mamy domek z Roguelike Dungeons. Tu mamy fajnie, bo mamy piecyk już na start crafting table. Bardzo dobrze, mamy gdzie się schować. To mi się podoba. I mamy żwir. Świetnie. Słuchajcie, trzeba się dostać do wioski.
Koniecznie. Tylko muszę mieć kill off najpierw. To nie będzie takie proste. Fajnie, że Magical Forest jest obok i w ogóle mnóstwo rzeczy. Mam nadzieję, że to nie jest taint. Jak jest, to się wkurzę. Serio. Wkurzę się. Jabłuszko. Hop, gobliny, cicho. Dobra, chcę się dostać do wioski, bo w wiosce jest bezpiecznie. Poza tym w wiosce mogą być rzeczy z Tinkersa. Powinny. Hop. Dobra, jestem we wiosce już, powiedzmy. Mamy już tutaj smelter, mamy... Naprawdę to już jestem ustawiony. Na początek gry. Zobaczymy, co jest tutaj. Bo warto. Mamy już zbroję, dimlety, gumę. Nawet mamy już vibrantaloj. Fie. Czy to nie jest za łatwy początek? Tutaj mamy już koldron. Rowanwood. Witchery. Dobra, co my tu jeszcze mamy ogólnie? Ogólnie mamy już Water Antichock. Globe. Bez globe. Szukam Tinkera. Nie ciebie. Takiego Tinkera. O, już mamy tą Monomikon na start. Mighty Smiting. Super, mam tą Monomikon już. Który mi gdzieś poleciał. Dobra. Milo. Mamy tłok. Pickaxe to... Word. Coś czuję, że będę musiał za chwilę przerwać. Czy ma tu Lroda, szkoda. No, wiedziałem, że będę musiał przerwać. Nie ma tu Lroda. Szkoda. No dobra. Skoro muszę, to muszę. Cześć. Po co ja mam? Cześć. A przy okazji, gram Geometry Dasha sobie. Od czasu do czasu. Skończyłem mój kolejny poziom. Trasa Ender Blue X 7. Możecie se zobaczyć. Ho, ho, ho. Moje poziomy. Jeśli macie Geometry Dasha, oczywiście. Full version. Lub demo. Nie wiem, czy... W ogóle nie wiem, czy na tej wersji Lite można sobie wejść w czyjeś poziomy. Szczerze nie wiem. Dobra. Bring me Raycox. Co? Coax. Nie wiem. Survival według Ender Blue 1.7.10. To jest ten sam dzień, jakby co? Nagrywam w ten sam dzień. Tylko, że jest 17.57. Czyli trochę później niż wtedy. No cóż. Tak bywa. Świat się moduje, więc sobie powiem. Takie bordzie. Thank you.
Dobra, wystarczy tego grania na keyboardzie? Kto ogląda Doktor Who, to ten będzie wiedział, o co chodzi. No dobra. Na czym skończyłem? A tak. Marne życie i zabawy. Part Builder. Wszystko kradniemy, co tam. Dawaj, Part Builder. W sumie to po co kraść? Mogę sobie zrobić najpierw. Chillow. Czy złóż. Nie mamy tool Roda. Tu jest stencil table. Muszę mieć. Paterny, dobra. Szybko pójdzie start z tego względu, że... Z tego względu, że... Dobra, tool rod jest, okej. I jeszcze muszę mieć... No już na później sobie zrobię to. I zrobię sobie jeszcze shovel head. Bum. I przy okazji, jak już to robię, to zrobię sobie... pattern do tego. No i dobra, jedziemy. To pierwszeństwo ma Killow oczywiście, który muszę mieć Tulrot. Tulrot mam z patyków. I muszę mieć jeszcze to. Gunwno. Tylko, że to wymaga pół materiała. A nie mogę zrobić z flinta? Wood, stone, cactus, obsidian, nerak, slime, viper. Nie mogę zrobić z flinta! Szok. Normalnie szok. Normalnie szok. Dobra, ale robimy kill off. Pitchaks. Dobra, mamy pitchaks. Shovel potrzebuje. Ciemno się chyba robi. To źle dla mnie. Potrzebuję shovel. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć shovel, bo shovel się przyda do wydobywania właśnie flinta. I przy okazji zróbmy sobie dużo patyków, bo się przydadzą. Patole są przydatne. Dobra, więc shovel. Shovel. Lubię ten dźwięk. I jeszcze hatchet. Z flinta, of course. Dobra. Czy to jest matok, czy hatchet? Chyba jest matok, a nie hatchet. To jest hatchet jednak. Dobra. Wypadły mi party. Ja tego absolutnie nie potrzebuję. Ten sobie wezmę, tylko obsydian. Oj. Binding tool. To jest niepotrzebne. Tool binding z obsydianu wezmę i tyle. Nic więcej nie potrzebuję. No nie. To niby co jeszcze? A po to wrócę później, bo mi to w tej chwili w ogóle nie jest potrzebne. Okej. A. Miałem sobie Sworda zrobić jeszcze. Faktycznie. Fajnie, zróbmy sobie miedziany w takim razie Sword. Tulrot mam, to potrzebuję tego. Station i Part Builder. Bum, bum. Fajnie to wygląda, jak villagery tak leżą. Miło to wygląda. I poza tym się nie ruszają, przynajmniej w nocy. To jest przydatne. Flinta nie ma. A to mogę zrobić flinta? Stone, obsidian. Magical wooden? Nie mogę tego... Ja tego nie mogę zrobić, olul. Olul. Netherrack, Taumium, Magical Wood. Magical Wooden. Olul, ja tego nie mogę zrobić. Ale jaja. Ale jaja. He. A powinienem móc to zrobić. To dziwne. No cóż. Ale tu mam stone. Znaczy, obsydian, nie stone. Copper, obsidian i copper broadsword. Okej, mamy miecz, który jest lepszy niż flint. Potrzebuję węgla. Dobra, mam jakikolwiek początek. Tu mamy patcha. Patch forager, który nie chce handelkować. Właśnie żarcie mamy tutaj.
Biorę sobie papu, bo się przyda. Cześć zombie. Ziemniaki. Creeper to był. A, patch jest jako... jako nic zaznaczone. Super na mapie. Super na mapie. Co? Jaka sorry. Co to za wybuchy są? A po co mi to? Dopiero co zrobiłem z miecz. Dobra, najważniejszy był miecz dla mnie, bo... bo hard. Dobra, tylko potrzebuję teraz jeszcze kamurów. Z Flintem raczej problemu nie będzie, zważywszy na to, że tu jest wszędzie. Gorzej może być z innymi rzeczami. Czekaj, teraz szukam. Hy. Żeby wystaje przez ścianę. Dobre. No, chroncie, chroncie wioskę. Czego ja szukam? Dzięki za szopkę. Właściwie czego ja szukam? Szczerze. Bo nie wiem. Chleb. Dzięki. Glina się przyda. Złoto jak najbardziej wezmę. Nie wiem po co to mi. Więc też mi nie potrzebne. To se później wrócę. Dobra. Przynajmniej mam trochę chlebka. Okej, potrzebuję kamieni, 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 kamieni. O, tu mamy dwa te? Fajnie, będą miotłoki. A czekaj, to znaczy, że mogłem sobie znaleźć binding lepszy. Na przykład ten. O, tu mam w ogóle wełnę. Ja ślepy jestem jak... nie mam pojęcia kto. Ale bardzo mnie cieszy, że mam wełny dużo tutaj blisko. Dobra, spać. Żeby rano wstać. O, właściwie tego nie wiedziałem. Fajnie wiedzieć. Tak można w ogóle gdzieś tłok. Wykopałem już. Dobra, i tu jest jeszcze drugi dom. Który jest trochę pełny. A tutaj mamy jakieś przydatne rzeczy. Bone Axe Head. Mogę użyć Bone. Iron Sword Blade. No lepszy byłby niż Copper na pewno. Dawaj. A tu też mamy, tu mamy Tulrody, nie musiałem zużywać Tulroda. Ja jakoś problemu z drzwiami nie mam. Ciekawe czemu oni mają. I potrzebuję kamienia ciągle, tylko że jestem ślepy. Nie chcę z domku brać kamienia, no nie mogę się kopać po prostu w dół. Kopru nie wykopię. Koper jest zbyt mocnym materiałem dla mnie. Lubię tak zacząć od nowa. Ozm. Ozmu też nie wykopię, bo jest za mocny. Przy okazji gówno widzicie, ja też. I przydałoby się jedna rzecz. Wiecie dobrze jaka. W ogóle ile potrzebuję kopać? Dużo. Jeszcze więcej kopru. Nie potrzebuję w tej chwili kopru.
18:08. Czyli minęło już trochę czasu od początku odcinka. Ja mam flinta przy sobie? Oczywiście, że nie mam. To może być... Nie gadaj. Nie gadaj, że tu jest to, co myślę. Nie, to nie jest to, co myślałem. O Jezus, no je. Tu jest dungeon. Myślałem, że tu jest... Sami wiecie co. Będzie eks przynajmniej. Może jakieś rzeczy nałapie. Au. Trzeba uważać, żeby nie umrzeć. Oj! Umarłem. No cóż. Tak bywa. O, tu jest full. Już pierwsza śmierć w serii. Fantastycznie. Ała. Mam trzeci level. Super. Mega. Czat nawet nie wiem w sumie, gdzie umarłem. Tak prawdę mówiąc. Najgorsze jest to, że nie mam żarcia. To bardzo źle. No. Słyszę zombie. Lecimy na dół, lecimy na dół. Du, 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 du. Tylko najgorszą rzeczą jest to, że ja... No właśnie. Od byle gówna umrę teraz. I to jest niestety problem, bo ja teraz tam nie dam rady po prostu. A tu jest wejście normalne. Nie wiedziałem, że są takie wejścia. To jest problem, że ja teraz nie dam rady tam wejść. Bo niby jak. Wiem, że gdzieś poza wioską zostawiłem crafting, ale... Nie wiem gdzie. Zrobiłem sobie ulepszenie. Ja teraz niestety nie dam rady tam wejść, bo niby jak, skoro nie mam życia, to nie wejdę przecież. Przy okazji chcę sobie zrobić popcorn. Popcorn, popcorn, popcorn. Zostawię sobie tutaj to, co mam, czyli nasionka. Koleś! Apotekary. Petal apotekary. Napiszcie w komentarzu, czy ja mam się tutaj osiedlać. Kurna. Sorry. Że to powiedziałem, ale... Można to łatwo wytłumaczyć. Dobra, mam wszystko, co chciałem. Nie chcę zginąć, dlatego sobie pójdę. Ponownie zginąć. Kiedyś się tam wybiorę, ale na razie mam to, co potrzebowałem, czyli kill-off, mój fajny miecz, który ma dziwne kolory, łopatę i hatchet. Ten koleś ma dziwną gębę. Brzydka gęba. In orbe rybasz. Ty nowy człowiek. W ogóle dużo to Great Wolf jest w tej wiosce. Dziwne to jest dla mnie.
Mamy Nether Quartz na start. Po prostu z dupy. No to ja tu odłożę pół tony rzeczy, bo mi to nie jest potrzebne. To zabieram. To mi w ogóle nie jest potrzebne na razie, więc to sobie zostawię. Mamy Enderpearl na start, mamy w ogóle Vibrant Alloy, dwie sztuki. Mamy już 12 Nether Quartzów. Cudownie, i mama dzwoni. Dobra, to tyle odcinka. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, jeżeli się coś skończyło, to coś nowego się zacznie i na razie cześć. Odbieram telefon.